Szczęść Boże, coś wam powiem. Wtedy Maryja rzekła: wielbi dusza moja Pana. Ze wszystkich sił duszy wielbię Pana i dzięki Mu składam. A wpatrując się w Jego nieskończoną wielkość, radośnie ofiarowuję Mu wszystko, co we mnie żyje, czuje i myśli. Tak święty Beda Czcigodny opisał słowa Maryi, bo w tym hymnie uwielbienia jest radość i wesele z tego, co Pan Bóg robi dla człowieka. Jeśli człowiek potrafi wejść w relację z Bogiem, nie będzie dla niego problemu, by się poddać tej łasce, by z nią współpracować. Ale to nie może być myślenie o sobie, że ja zdobędę na tym jakieś profity. Niepojęta jest miłość Ojca Przedwiecznego do nas, że raczył nas obdarować własnym Synem. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, co się wydarzyło? Czy my pojmujemy wielkość tego daru? Raczej nie. Wszechmocny, święty, miłosierny Bóg daje własnego Syna wszystkim ludziom bez wyjątku, ale nie wszyscy przyjmują ten dar. Kto więc będzie zdolny przyjąć to zbawienie? Maryja wymienia głodnych, pokornych i bojących się Boga. Głód nie dotyczy tylko jedzenia, ale przede wszystkim prawdy. To głód sprawiedliwości, której w dzisiejszym świecie brakuje na potęgę. Trudno powiedzieć, czy jest głód Boga, skoro tak wielu ludzi odwraca się od miłości, wybierając inne źródła przyjemności. Nie mówiąc już o pokorze, której pewnie ze świecą można szukać wśród młodzieży czy ich rodzicach. Im człowiek bardziej doświadczony i siwizna pokrywa jego głowę, tym bardziej pokornieje. Jak nie ma w nas pokory, to w sobie szukamy swojej wartości. Tylko co my jesteśmy warci, skoro nikt z naszym zdaniem nie chce się liczyć? Dzieci nie słuchają rodziców, uczniowie nauczycieli, podwładni przełożonych. Gdy zaczyna się stawiać wymagania, to wtedy człowiek się poddaje i odchodzi. Rezygnuje z drogi, która nie jest łatwa, ale pewnie prowadzi do celu. Tak dzieje się z małżeństwem czy kapłaństwem. Kiedy pojawiają się problemy, to się zostawia to, bo nikt nie lubi problemów. Szuka się innych miejsc i osób, które będą mniej wymagające. Nie naprawia się tego, co zepsute, ale szuka się nowych rzeczy. Zapominamy, że Bóg stworzył człowieka nie za coś, ale po to, by obdarzyć nas miłością, którą od samego początku szargamy i lekceważymy. Przychodzimy do Niego i Go zostawiamy, tak jak nam pasuje. Gdy nam jest dobrze, to Bóg jest niepotrzebny. W chwilach załamania w Bogu znajdujemy cel naszej złości. Tym samym widzimy, że bojaźń Boża też kuleje. Żyjemy dla siebie, nie troszczymy się o to, by pozbyć się spraw, które Bogu się mogą nie podobać. Maryja wielbi Boga, bo widzi w Nim źródło wszelkiego dobra. Ona przecież pochodzi z prostej rodziny. Mąż Józef też nie należał do osób majętnych. Mając niewiele, docenia wszystko to, co ma. Żyjąc pobożnie, nie myśli, co by było, gdyby. Przyjmuje swoją drogę i miejsce jako najlepsze na realizację planu zbawienia. W końcu Bóg uczynił jej wielkie rzeczy, których ona nie zachowuje dla siebie. Nie zamyka pod kluczem. Ona rozdaje miłość Boga natychmiast. Ona daje świadectwo, że Bóg nie jest obcy, ale jest bliski każdemu, kto pozwoli się poprowadzić. Magnifikat jest modlitwą pełną Ducha Świętego. Zresztą nie może być inaczej, skoro Maryja została napełniona łaską. Owoc jej łona jest darem Ducha Świętego, więc nie może dać nam nic innego, jak zasmakować tego, czego ona doświadczyła. Wielkiej radości, która powinna nas pobudzać do życia –